Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa. I kolejny gość w naszym studiu, profesor Jan Żaryn, historyk, senator Prawa i Sprawiedliwości, redaktor naczelny Sieci Historii. Witam serdecznie. Witam również. Na początek chciałabym, żebyśmy spróbowali odnieść się do tego, co powiedział Mateusz Morawiecki, premier w Strasburgu. Przyszłość Unii Europejskiej, panie senatorze, z punktu widzenia także historyka, z punktu widzenia znawcy tego tematu, także politycznego. Czy Unia Europejska ma przed sobą świetlaną przyszłość? Czy widzi pan zagrożenia, choćby wynikające z kryzysu imigracyjnego? Zagrożenia Unii oczywiście widzimy wszyscy. One dotyczą wielu kwestii. Problem z społecznością przybywającą spoza Europy jest tylko jednym z wymiarów tego kryzysu widocznego. Dla mnie szczególnie istotne jest to, że w urzędach unijnych jednak zdecydowaną większość dzisiaj mają ludzie oddaleni bardzo mocno od pewnego przyjętego od wielu wieków w Europie katalogu wartości. I ten katalog wartości, które nazywamy potocznie chrześcijańskimi, one nie są wyobcowane z życia bieżącego, ze spraw gospodarczych, społecznych, tylko właśnie te wartości, jeśli funkcjonują na starym kontynencie, to i rozwiązujemy dzięki temu te problemy społeczne, ekonomiczne. I de facto o tym mówił pan premier Mateusz Morawiecki. Nie trzeba się odnosić cały czas do chrześcijaństwa, ale wystarczy powiedzieć, w jaki sposób państwo służy obywatelom. Na przykład będąc sprawną instytucją, która zabiera złodziejom nienależne pieniądze, w tym przypadku nie wpływające do budżetu państwa zwolnienia VAT-owskie wyłudzone, i te pieniądze w ramach społecznej nauki Kościoła są przeznaczane w imię sprawiedliwości społecznej w te rejony, gdzie widać ubóstwo niezawinione i gdzie jest ono możliwe do przezwyciężenia przez państwo. Mamy taki konkretny przykład, którym pan premier zafundował niejako Europie, jak należy rozumieć funkcję państwa i jak należy rozumieć służbę w instytucjach unijnych. Jeżeli się myśli odwrotnie, to znaczy takim płytkim interesem, że oto przywieziemy na brakujące miejsca do pracy ludzi, którzy będą tańszą siłą roboczą, i z drugiej strony zafundujemy tej ludności nasze wspaniałe prawa człowieka i obywatela, a tu się okazuje, że ci ludzie plecami się odwracają od tych praw człowieka i obywatela, a te prawa człowieka i obywatela nic nie znaczą, jeżeli nie są osadzone głęboko w kulturze europejskiej, tylko stają się wydmuszką słowną, najwyżej wspieraną restrykcyjnym prawem nietolerancyjnym, no to nic dziwnego, że sobie Europa z taką umysłowością nie może sama ze sobą poradzić. Ja byłem bardzo zbudowany tym przemówieniem, tymi fragmentami przemówienia pana premiera, dlatego że on pokazywał, mam nadzieję, nie tylko słuchającym go Polakom, ale także wysokim funkcjonariuszom struktur unijnych i przedstawicielom innych państw unijnych, jak należy rozumieć w dzisiejszym czasie pojęcie państwa. Państwa oczywiście narodowego, a jednocześnie państwa, które chce być współodpowiedzialne za tą przestrzeń europejską. Jak rozumieć to pojęcie? No i właśnie należy rozumieć, no jednak przez pryzmat służby. No to jest podstawowy warunek dobrego funkcjonowania państwa. Państwo musi być sprawne, narzędzia do egzekwowania z jednej strony, a z drugiej strony nie może panować w elitach politycznych taka żałosna doktryna, że niczego nie można zmienić, nic się nie da zrobić, że rozkładamy ręce i patrzymy na to, jak w tym przypadku złodzieje są niejako i bezkarni, i uwolnieni
nie tylko od odpowiedzialności, ale także uwolnieni od tego, by spojrzeć nieco inaczej na swoje dokonania życiowe. Mówimy o podatku VAT, o wyłudzeniach podatku VAT. Tak, bo o tym akurat głównie mówił pan premier w tej części, którą słyszeliśmy, ale mówił także o Komisja śledcza do spraw VAT ma powstać już na tym posiedzeniu Sejmu bądź na kolejnym, tak zapowiada Marcin Horała, który jest typowany na przewodniczącego tej komisji. Tak jest. Kolejna kwestia jest taka, no wczoraj w Sejmie, w polskim parlamencie, którego właśnie 550. rocznicę będziemy świętować w tym roku już na dniach, powiedziała pani prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, choć już była w świetle ustawy, zmienionej ustawy o Sądzie Najwyższym, to wciąż uznająca się za tę pierwszą prezes, powiedziała, że konstytucja w Polsce została złamana. To wczorajsze jej słowa. Awantura o Sąd Najwyższy trwa, polityczna awantura. Jak pan to ocenia z punktu widzenia także ogromnej historii polskiego parlamentu? No, najpierw trzeba sobie powiedzieć, że oczywiście jest to awantura polityczna i ja w tym sensie nie widzę rozwiązania, że nie ma woli po stronie środowiska sędziowskiego, przynajmniej tej części środowiska mocnego, które wspiera byłą panią prezes Sądu Najwyższego. I prawdopodobnie wewnątrz tego środowiska nie znajdzie się taka siła odśrodkowa, która by wymusiła praworządne zachowania z jej strony. Jest to w związku z tym walka ściśle polityczna i liczę na to, że znajdzie się jakiś autorytet zewnętrzny, który notabene nie będzie pochodził z Prawa i Sprawiedliwości, który jednak głosem jednoznacznym i stanowczym wypowie się w tej sprawie. Jak łatwo się domyśleć, w warunkach polskich taki autorytet jest tylko jeden. To jest Kościół katolicki i mam nadzieję, że jeśli okaże się, że jesteśmy jako elita polityczna, szeroko pojęta, niezdolni do wypracowania jednoznacznego rozumienia dzisiejszych przepisów prawa obowiązującego i nawet sędziowie nie są zdolni do podporządkowania się temu prawu, to taki autorytet się znajdzie i głośno wypowie swoje stanowisko w imię dobra Polski, bo nie ma cienia wątpliwości, że w tle tego politycznego sporu nie chodzi tylko i wyłącznie o kariery poszczególnych sędziów, którzy być może boją się o swoje miejsce w tej rzeczywistości nowej, ale przede wszystkim dobro Polski polega na tym, że ten spór polityczny został przeniesiony, jak wiemy, na grunt zewnętrzny. I naprawdę w polskiej tradycji nie ma zgody, nie ma przyzwolenia na donoszenie na Polskę, nie ma przyzwolenia na przenoszenie i tak niezrozumiałych do końca sporów i problemów polskich tradycji wynikających także na forum europejskie, tylko po to, żeby tam zyskiwać punkty wracające na teren Polski. One nie wrócą opozycji, te punkty na teren Polski. Opozycja będzie tylko i wyłącznie na tym tracić, a żałuję, dlatego że na przykład w Senacie, to jest taka izba, w której się odbywa często rzeczywista debata między senatorami PiS-u i Platformy Obywatelskiej, to znaczna część senatorów Platformy Obywatelskiej ma realnie nam coś do powiedzenia i musimy czasem się także być może wstydzić, że nie do końca jesteśmy zainteresowani wsłuchiwaniem się w głos, co po niektórych senatorów, czy też mądrzejszych zdań, które z tamtej strony wypływają. Dlaczego opozycja w szerszym wymiarze nie może dostosować się do tych nielicznych? No, to zostawiam jako pytanie w zawieszeniu. Piękny dodatek w tygodniku Sieci na te 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Piękne obrazy Jana Matejki w środku, także ilustrowany jest ten dodatek, między innymi Rejtan, upadek Polski, obraz Jana Matejki. I był tu jeszcze jeden obraz, o właśnie, carowie szujscy na Sejmie Warszawskim, kolejny obraz. Piękna historia, która gdzieś w tle tej polityki historycznej pisanej na nowo przez Prawo i Sprawiedliwość będzie świętowana.
Tak, rocznica bardzo ważna. Zobaczymy, czy jest ona wyzyskana należycie, dlatego że znowu historia, no jak wiadomo, jest nauczycielką życia i w tym przypadku ona uczy, że byliśmy narodem niegdyś niesamowicie uobywatelnionym. Szlachta polska, która jest współtwórcą wielkiego systemu ustrojowego demokratycznego pierwszej Rzeczpospolitej, jednocześnie dorastała i dorosła do tego wyzwania, które stworzyła. Bo system demokratyczny pierwszej Rzeczpospolitej nie polegał na tym, żeby nic nie robić. Wręcz odwrotnie, żeby być aktywnym w 100%, to znaczy i swoją wiedzą na temat funkcjonowania państwa, wspierać te instytucje, ale także egzekwować, ale także być tym strażnikiem ustroju i gwarantem przez to, że Rzeczpospolita także i na zewnątrz nie będzie narażona na szwank. Teraz mamy taką sytuację? Nie, i teraz kłopot polegał na tym, że dopóki szlachta rzeczywiście przez te 200 lat, przez ileś tam pokoleń rozumiała tą swoją odpowiedzialność za system, który w dużej mierze sama stworzyła, tak długo Rzeczpospolita była potęgą. I to jest apel na dziś. To znaczy my jako Polacy w tej części Europy się znajdujący nolens volens jesteśmy w jakiejś mierze stworzeni do stałego uobywatelniania się. To znaczy do brania na siebie odpowiedzialności za ten wspaniały nasz kraj, za tą przestrzeń terytorialną, za tą część starego kontynentu. I to jest oczywiście wyzwanie, ale jeżeli chcemy być demokratami, a wybraliśmy taki system, to on nie jest zwalniający, tylko on jest mobilizujący do działania. I to jest na dziś lekcja, bardzo trudna, bo obejmująca nie tylko nas, polityków, ale także panią, no wszystkich, którzy jesteśmy Polakami i chcemy być patriotami. Jeżeli chcemy definiować gdzieś dzisiaj pojęcie patriotyzmu, to warto ten patriotyzm przerobić przez pryzmat tej 550. rocznicy parlamentaryzmu polskiego. Profesor Jan Żaryn, historyk, senator Prawa i Sprawiedliwości, redaktor naczelny w sieci Historii. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie profesorze, za tę lekcję dla nas wszystkich. Lekcja polskiego patriotyzmu, również dla państwa. Bardzo dziękujemy za uwagę w tej części programu. Za chwilę przenosimy się właśnie do Sejmu. Na miejscu jest Marcin Fijołek, nasz reporter.